Spotykamy się na Eucharystii, to jest brama do nieba. Jesteśmy owce, nasz pasterz Jezus Chrystus prowadzi nas właśnie ku tej bramie. My rozpoznajemy Jego głos, nie widzimy Go, jest uwielbiony, jest zmartwychwstały, ale poznajemy Jego głos w Ewangelii, poznajemy Jego głos, kiedy przyjmujemy Komunię Świętą, poznajemy Jego głos w głosie Kościoła. Obyśmy wszyscy pokornie podążali za Chrystusem, tę bramę przekroczyli i cieszyli się pełnią życia. Czytanie z Dziejów Apostolskich. W dzień Pięćdziesiątnicy stanął Piotr z jedenastoma i przemówił donośnym głosem. Niech cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg Panem i Mesjaszem. Gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi serca i zapytali Piotra i pozostałych apostołów. Cóż mamy czynić, bracie? Powiedział do nich Piotr. Nawróćcie się i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmijcie w darze Ducha Świętego. Bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a których powołał Pan Bóg nasz. W wielu też innych słowach dawał świadectwo i napominał. Ratujcie się z tego przewrotnego pokolenia. Ci więc, którzy przyjęli Jego naukę, zostali ochrzczeni. I przyłączyło się owego dnia około 3000 dusz. Oto Słowo Boże. Czytanie z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła. Najdrożsi, to się Bogu podoba, jeżeli dobrze czynicie, a przetrzymacie cierpienia. Do tego bowiem jesteście powołani. Chrystus przecież również cierpiał za was i zostawił wam wzór, abyście szli za Nim Jego śladami. On grzechu nie popełnił, a w Jego ustach nie było podstępu. On, gdy Mu złorzeczono, nie złorzeczył, gdy cierpiał, nie groził, ale oddawał się temu, który sądzi sprawiedliwie. On sam w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy przestali być uczestnikami grzechów, a żyli dla sprawiedliwości. Krwią Jego ran zostaliście uzdrowieni. Błądziliście bowiem jak owce, ale teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych. Oto Słowo Boże. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu. Woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, ponieważ nie znają głosu obcych. Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie więc powiedział do nich Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. Wejdzie i wyjdzie i znajdzie paszę. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce moje miały życie i miały je w obfitości. Oto Słowo Pańskie.
słowa do mnie. Drodzy bracia i siostry, może sobie przypominacie, przed tygodniem wspomniałem o pewnej rozmowie z pewną panią, która zbliża się już do wieku lat 40. No i widzę ogromny głód jeszcze małżeństwa, jeszcze rodziny, co zrozumiałe, ale powiedziałem, że trzeba się liczyć z tym, że może ten ukochany się nie trafi, może już go pani nie spotka, może przeżyje pani życie w bezżenności i trzeba życie może, nie to, że już rozstrzygając ostatecznie, ale ustawiać w kierunku takim, żeby ono właśnie w tej samotności, w tej bezżenności było piękne i owocne, bo takie może być. Przecież jest mnóstwo kobiet, które nie założyły rodziny, a żyją pięknie, owocnie, mądrze. No i dostałem w tym tygodniu po tej wypowiedzi dwa listy pocztą elektroniczną na ten temat. W jednym było napisane krótko: wbił ksiądz tej kobiecie nóż w serce. Potraktował ksiądz ją jak szmatę, która powiedział ksiądz jej, że ona jest nikomuś niepotrzebna i nikomu się nie podoba. Ja pomijam kwestię te szczegółów tych rozmów, tego listu. Ja tylko się zacząłem zastanawiać, jak to jest z tym mówieniem rzeczy trudnych, bolesnych. Dzisiaj świat, chodzi o świat taki kultury, mediów, pomijam może polityki. To jest świat, gdzie wszyscy są dla siebie przesympatyczni, przemili i dużo ciepłych słów, dużo ogromnych pochwał. Zresztą taka tendencja jest w świecie, jeśli chodzi o wykształcenie uczniów w szkołach, że wszystko ma być pozytywnie, wszystko ma być oparte na dialogu, nie wolno tam krzyczeć, broń Boże, kar cielesnych wymierzać. To wszystko ma być takie, mówimy, pozytywne energie. Nie chcę wchodzić w ten temat, tylko dzisiejsze czytania jakoś pozwalają mi, moim zdaniem, ubogacić i mam nadzieję, że ubogacę jakoś was spojrzeniem na ten problem. Dzisiaj mamy pierwszą katechezę Kościoła po zesłaniu Ducha Świętego. Święty Piotr pierwszy raz przemawia w imieniu młodziutkiego Kościoła. Pierwszy raz Święty Piotr przemawia i co mówi? W dzień Pięćdziesiątnicy stanął Piotr z jedenastoma, przemawia donośnym głosem, a pamiętajcie, przemawia do tysięcy ludzi, ich jest jedenastu, słuchacze są tysiące, przemawia do tych, którzy krzyczeli niedawno, żeby ukrzyżować Chrystusa. Przemawia do ludzi, którzy mogą okazać się groźni, którzy mogą wziąć kamienie do rąk, żeby apostołów ukamienować. To było teoretycznie możliwe. I Piotr przemawia do nich, mówiąc: niech cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Chrystusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem i Mesjaszem. Pierwsze zdanie dzisiejszego czytania, no niesamowite, bo Jezus im mówi od razu: wyście ukrzyżowali Jezusa, wy. Jeszcze mówi: z niewzruszoną pewnością, donośnym głosem wam to mówię, wyście ukrzyżowali Jezusa. Więc nieprawdopodobna odwaga, że on zaczyna tak misję i on nawet dodaje: niech cały dom Izraela wie o tym, że wyście ukrzyżowali Chrystusa. Bardzo mocne. No właśnie to jest, kochani, to, że czytamy w Ewangelii takie zdania, takie zwroty, których byśmy się chyba tutaj bali zastosować. My, księża, mówiący kazanie, gdy miałam, powiedział: wy wszyscy w świętej Annie, to wyście ukrzyżowali Chrystusa. Cała Warszawa ukrzyżowała Chrystusa. Niech cała Polska wie, że ukrzyżowała Chrystusa. Bardzo łatwo ktoś z was mógłby to jakoś podbić w znaczeniu bronić się. Dlaczego ksiądz generalizuje? Piotr powiedział: wyście, cały dom Izraela. Jakżeż łatwo to właśnie jest podważyć. Dlaczego generalizujesz? Dlaczego mówisz, że wszyscy? A skąd ta niewzruszona pewność? Czy nie lepiej by było troszeczkę skromniej mówić, troszeczkę bardziej delikatnie? Poza tym, owszem, krzyczeliśmy: ukrzyżuj, ukrzyżuj, ale zostaliśmy oszukani, zmanipulowani przez Sanhedryn. A po drugie, Piotrze, ty też się go zaparłeś. Co ty mówisz, ukrzyżowaliście Chrystusa, a ty to co? Proszę zwrócić uwagę, ile można tu by było postawić wątpliwości, w
Wszystkie one sprowadzają się do tego, sprawy są o wiele bardziej skomplikowane i nie można uproszczać, ale oni tak nie mówią. Jaka jest reakcja słuchaczy? Gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi serca. Dlaczego? Na pewno wrażenie zrobiła na nich prostota Piotra, to co przed chwilą wspomniałem, staje naprzeciwko tysięcy ludzi, którzy w każdej chwili mogą okazać się jego wielkimi wrogami i mogą przysporzyć go, doprowadzić go do śmierci. Staje z jedenastoma, chciałoby się powiedzieć, staje cały Kościół, bo to był cały Kościół, w sensie takim bardzo ścisłym. Proszę zwrócić uwagę, jacy ci apostołowie, jaka w ich sercach była prostota. Nie powiedzieli: Piotrze, to ty idź przemawiaj, my się schowamy tutaj. Jakby cię pojmali, to jeszcze my będziemy w obwodzie gdzieś. Oni wychodzą wszyscy razem. Z punktu widzenia taktyki to było głupie. Tak jak mówiono, że 10 kwietnia wszyscy najważniejsi w kraju weszli do jednego samolotu. Tak samo tutaj Piotr z 11, cała 12 apostołów wychodzi, żeby mocno napomnieć. I właśnie ta otwartość, że oni po śmierci Chrystusa, po zesłaniu Ducha Świętego nie mówią, trzeba by teraz zakładać podziemne struktury, tylko wychodzą i głoszą Ewangelię prosto z mostu, prosto w twarz, prosto do serca, prosto do uszu. To jest wzruszające, jak Kościół po ludzku jest słaby. To jest wzruszające, jak my powinniśmy liczyć tylko na moc Chrystusa, rezygnując z wszelkich sposobów rozwiązywania problemów, które proponuje nam świat. Przypominam sobie tutaj historię pewnej siostry zakonnej, ona mi to opowiadała, siostry bezhabitowej, która wsiadła do pociągu, ktoś tam, nie pamiętam, już był w przedziale czy nie był, ale naprzeciwko niej usiadł bardzo nieciekawy typek i zaczął zachowywać się prowokująco i agresywnie. I ona mi mówi: proszę księdza, jesteśmy w tym przedziale, ja z nim sama, co ja tu poradzę? Siostry te, o których mówię, noszą obrączkę, taką jak noszą kobiety, mężatki, na znak zaślubin Chrystusowi. I ona mówi: wie ksiądz co, może to głupie, ale przyszło mi do głowy, że tak położę rękę na kolanie, żeby mu tą obrączkę temu facetowi pokazać, że on pomyśli, że jak jestem mężatką, to może się ode mnie odczepi. I wie ksiądz poskutkowało, bo popatrzył na tą obrączkę i się zmieszał. Wiecie, dla mnie to było wzruszające, siostra zakonna, oblubienica Chrystusa, która broni się przed jakimś typem obrączką swoją. To jest cała nasza siła. Co my możemy zrobić? Koronkę możemy odmówić, różaniec możemy odmówić. Stalin pytał ironicznie, ile papież ma dywizji. Ile my tu u świętej Anny mamy karabinów? Nie mamy żadnych karabinów. Mamy o tę księgę. Za 15 minut, za 20 minut rozdamy wam biały chlebek. Odmówimy modlitwy i to cała nasza potęga. I to jest wzruszające, a co najważniejsze, to jest skuteczne. Jan Paweł II, błogosławiony Jan Paweł II, z roku na rok robił się coraz bardziej bezradny i coraz bardziej skuteczny i coraz bardziej silny. A kiedy umarł, to teraz się zrobił jeszcze bardziej skuteczny, jeszcze bardziej silny. To jest ta potęga Kościoła. Jaka jest reakcja Żydów? Wspominam, przejęli się do głębi serca i zapytali, co mamy czynić po takich mocnych, trudnych słowach, że wyście ukrzyżowali Jezusa. Piotr osiągnął jako kaznodzieja cel najlepszy, dotarł do głębi serca. Niejednokrotnie sobie tutaj mówiliśmy u świętej Anny, że w Kościele jest dużo mnóstwo wielkich słów. Państwo słyszeliście już 100 razy: Jezus cię kocha, Bóg cię kocha, Bogu na tobie zależy. Nie chcę tutaj właśnie prorokować, ale wydaje mi się, że wielu z was nie doświadcza tych słów, przynajmniej jakaś część. Ja wiem, że mnie Jezus kocha, ale się czuję tak potwornie samotnie. No to właśnie a propos tych pań, które mają po 40-50 lat, nie znalazły nikogo i mówią, no wie ksiądz, trudno jest żyć samemu, niespełnione marzenia o rodzinie, o domu, o dzieciach, ale Jezus jest z panią. No wiem. To jest właśnie ten ból. Ja rozumiem, że Jezus nie zastąpi pragnień o małżeństwie i nie zastąpi męża, bo to są różne drogi miłości. Ale chcę powiedzieć, że na tylu rekolekcjach, wiecie, przecież ja nie wiem, czy jeszcze o tym można mówić, ale kiedyś w Polsce była moda, że jak były rekolekcje dla młodzieży, dla studentów, to koniecznie musiały być tematy Bóg kocha grzeszników. Bóg kocha grzeszników. A myśmy wychodzili z kościoła i czuli się zdołowani swoimi grzechami. Jakby to do nas nie docierało.
I wiecie, może to jest to, że nam też, że Kościół też zaczyna wchodzić w taką tonację, że mówi się rzeczy tylko miłe, pocieszające, trudnych się nie mówi. Że trudnych się nie mówi, a trudne rzeczy trzeba powiedzieć z miłością, tak jak Piotr powiedział to z miłością i z pokorą, że wyście ukrzyżowali, nie po to, żeby zdołować. Kochani, może właśnie brak tych twardych, mocnych słów do naszego serca sprawia, że my się nie przejmujemy do głębi serca. Ja ten przykład już kiedyś tu opowiadałem. Pewien człowiek, rolnik, to było w Stanach Zjednoczonych, dzień przyjechał traktorem na podwórko, na chwilę coś załatwić w domu, zaraz miał tym traktorem odjeżdżać w pole, siadł z traktoru, wszedł do domu, coś szybciutko załatwił, wskoczył z powrotem na traktor, wrzucił wsteczny bieg i o mało nie rozjechał własnego dziecka, które akurat podeszło pod tą ogromną, wielką oponę tylnego koła traktoru. Tam jeszcze była jakaś taka sytuacja, że była ogromna kałuża błota i ten traktor nie zmiażdżył tego dziecka, tylko wgniótł je w to błoto. Oczywiście dziecko zaczęło wrzeszczeć, więc ten tata wycofał traktor, uratowano. Dziecko tam było trochę posiniaczone, ale nic się nie stało. No i wszyscy zaczęli mówić, Boże, jaki nieprawdopodobny wypadek, no jaki zbieg okoliczności. No, on, ten ojciec mówił, no skąd ja wiedziałem, na moment wszedłem, że on mi się pod koło podłoży. No wszyscy, no tak, no jasne, no dzieciaczek mały, no to nieodpowiedzialny. I tak wszyscy mówili o tym incydencie, tak się pocieszając i tak. I ten pan, kierowca traktora, za dwa dni poszedł z jakimś stryjem czy z dziadkiem na ryby. I usiedli we dwóch. I ten stryjek mówi, to była twoja wina. A ten zaczął płakać. Wiem, mówi, to była moja wina. Ja jak cofałem ten traktor na wstecznym biegu, to ja poczułem, że tam może być dziecko. Tylko pokłóciłem się z żoną i pomyślałem sobie, to żona jest od tego, żeby się dziećmi opiekować. Jak będzie tragedia, to będzie jej wina. I cofnąłem traktor. Przytulili się do siebie, on się wyryczał strasznie. Dopiero się uwolnił, kiedy go ktoś powiedział, to była twoja wina. Nie, nie martw się, stary, patrz, jaki zbieg okoliczności, zobacz, Pan Bóg czuwa. Nieraz nie dochodzą do naszych, powtarzam, do naszych serc pewne prawdy, bo one muszą przyjść do nas w twardych słowach. Święty Piotr nie zaczyna, przyznam szczerze, że gdybym ja miał naprzeciwko siebie 3000 ludzi, którzy mogliby zaraz wyciągnąć kamieniem i ukamienować, to bym raczej zaczął kazanie inaczej. Dobrze, że przyszliście, cieszę się bardzo. Ukrzyżowaliście Jezusa, ale to wiecie, Jezus jest miłosierny, on za was umarł, ale cieszę się, że jesteście. Dziękuję, że przyszliście. My, księża, nieraz tak z rozpędu, dziękujemy wam, żeście przyszli. Jakby to było za co dziękować. Przyszliście, bo chcecie żyć. Ja też to przyszedłem, bo chcę żyć. Lekarz nie przychodzi, nie wychodzi na korytarz szpitalny, mówi, dziękuję, żeście przyszli tu do pacjentów. A Piotr nie zaczyna. Ukrzyżowaliście Jezusa i się nawróćcie, i się nawróćcie. I mówi to z pokorą. I teraz Państwu przeczytam genialny fragment kazania księdza Stańka, króciutki, gdzie on mówi, na czym polega pokora. Że ja nie chcę drugiego, który mnie skrzywdził, który zadał mi ból, który zadał mi cierpienie. Nie chcę go zniszczyć, tylko pozyskać dla siebie. Posłuchajcie, pokora to nie kompleks niższości. To nie bojaźliwe zajmowanie ostatniego miejsca. Pokora to umiejętność odniesienia zwycięstwa nie przez obalenie przeciwnika, lecz przez jego pozyskanie. Tysiące razy piękniejszym zwycięstwem jest przekonanie wroga, by w dalszej walce stanął w moim szeregu i walczył o wartości najwyższe, niż powalenie go na ziemię i triumfalne postawienie swojej stopy na jego głowie. Tam, gdzie jest zniszczenie, zwycięstwo jest połowiczne. Pełne ma miejsce jedynie wówczas, gdy przeciwnik staje się przyjacielem. Zamordowanie wroga to tylko ocalenie siebie. Przemiana wroga w przyjaciela to ocalenie siebie i ocalenie wroga. Sukces jest pełny. Takie zwycięstwo umie odnieść jedynie pokora. Ona zgodzi się na szereg sytuacji przegranych, na cierpienie, poniżenie, byle tylko przekonać przeciwników
o ich niewłaściwej postawie. Co robił Jezus? Jezus nie chciał pokonać setnika na Golgocie, czy dobrego, czy tego niedobrego człowieka, tego łotra. Tylko on ich chciał jeszcze pozyskać dla siebie. Proszę Państwa, być może ktoś z Was ma ojca alkoholika, którego szczerze nie cierpi. I cieszy się, jak mu zada jakiś ból, jak mu wykaże błąd, jak go zagnie, jak go poniży. Mamy prawo się bronić, kiedy ktoś nas atakuje. Ale prawdziwa pokora to pozyskać go dla Królestwa Niebieskiego. To jest pokora. Może twój chłopak jest niewierzący. Pokora to nie tylko go zagiąć. A widzisz, jaki ty jesteś durny? Widzisz? Ewangelia jest prawdziwa. Widzisz, tu ci popatrz. Tu Paweł, Jan Paweł II, tutaj teoria ewolucji, tu dokumenty Kościoła. A widzisz? Pokonałem cię, ateisto. To nie sztuka. Pozyskać go dla siebie. My chcemy nieraz nawracać ludzi, ale też dla siebie. Ja pamiętam, przepraszam, osobiste wyznanie, bo tak się zamyśliłem, pisząc to kazanie. Jak ja poszedłem do seminarium, to w tym seminarium mi było średnio dobrze i zazdrościłem, że moi koledzy chodzą na koncerty, na mecze Legii, spotykają się z dziewczynami, robią imprezy, a ja łacina, pierwsza koniugacja. I pisałem do nich pobożne listy. Módlcie się, czytajcie Pismo Święte. Ja ich nawracałem. Dlaczego chciałem? Żeby oni robili to, co ja. Żeby w sobotę napisali: Piotr, nie poszliśmy na dyskotekę, tylko tak, jak nam zaleciłeś, odmawialiśmy różaniec. I wtedy ja w seminarium powiedział: mam sojuszników. Tylko, że oni się nie chcieli. Ja ich chciałem nawrócić dla siebie, żeby mi było raźniej, rozumiecie? Przepraszam, nie jedna żona chce nawrócić męża dla siebie. Jak on zacznie chodzić do kościoła, to ten ksiądz mu tam głowę nasuszy i on będzie lepszy. Będzie grzeczniejszy w domu. Chcemy nieraz nawrócić dzieci nie dla Chrystusa, tylko chcemy nawrócić dzieci, żeby były grzeczne, bo z tymi dziećmi jest spokojniej. No. Trzeba się zastanowić, dla kogo ja chcę pozyskać tego, którego uważam za człowieka niewierzącego. Ja to też już kiedyś opowiadałem o chłopaku, którego poznała dziewczyna, śliczny, kulturalny, piękny. Mamie się spodobał, tylko jeden defekt, jest niewierzący. No i to obydwie panie, matka z córką, postanowiły go nawrócić. Zaprowadziły go na pielgrzymkę, on na tej pielgrzymce się tam zaczął zapoznawać z wiarą, z liturgią. Tak się nawrócił, przyjął wiarę i wstąpił do seminarium. To jest pytanie do wszystkich dziewczyn, które chcą nawracać swoich niewierzących chłopaków. A jeśli Pan Bóg powie, nawrócisz go i on od ciebie odejdzie, to chcesz go nawracać? O, Nie jedna pani miałaby dylemat. Dla kogo ja chcę pozyskać człowieka? Święty Piotr nie chciał pozyskać sobie sojuszników, żeby już mnie nie zabili, żeby już tylko chciał ich pozyskać dla Chrystusa. Dzisiaj jest troszeczkę, proszę Państwa, kult bycia miłym. My jak słyszymy twarde słowa, to tak czujemy się jakoś zdegustowani. Podam Państwu przykład. Wywiad z Richardem Mbewe, ekonomistą, pochodzi z Zambii, czarnoskóry człowiek, pochodzi z Afryki, a przebywa w Polsce, jest naukowcem. I byłem zszokowany słowami, które wypowiedział w wywiadzie. Dziennikarz pyta: nie chce pan, by pomagano Afryce? A on odpowiada: nie chcę, bo państwowa pomoc jej szkodzi. Dziennikarz: ludzie umierają z głodu. Pan doktor Mbewe: trudno, niech umierają. Mówi pan serio? Tak, bo tylko wtedy znajdą w sobie determinację, by zmieść swoje złe rządy. Poza tym umierają i tak, pomimo tej masowej pomocy. Można nawet powiedzieć, że to w wyniku tej pomocy głodują. Proszę Państwa, zapamiętajcie te słowa. W wyniku pomocy oni głodują. Zaraz to się wyjaśni. Jak to? Dane ekonomiczne są przerażające. W 1970 roku 11% Afrykanów żyło w nędzy. W 1970 roku 11% Afrykanów żyło w nędzy. Dziś żyje ponad 70%. W ciągu 30 lat liczba ludzi żyjących w Afryce za mniej niż dolara dziennie wzrosła 6-krotnie i proszę pamiętać, że w tym czasie świat wpompował tam niewiarygodne pieniądze. To rzeczywiście zabójcza pomoc, mówi dziennikarz. Dlaczego jej efekty są tak tragiczne? Pomoc uzależnia,
niszczy przedsiębiorczość i zaradność, szkodzi całym państwom, bo afrykańscy politycy nie szukają wyjścia z sytuacji, w której się znalazły ich kraje. Po co, skoro i tak dostaną pieniądze? Za darmo. Nie wolno dawać pieniędzy politykom. Pomoc Zachodu jest często nieprzemyślana, bo ma taki właśnie wymiar. Darczyńcy chcą zagłuszyć wyrzuty sumienia i dowartościować się, że oto jesteśmy dobrzy, pomagamy słabszym. No dobrze, pyta dziennikarz. Ale jak? Zachód przestanie wysyłać pieniądze i co dalej? Co może zrobić, by pomóc Afryce? Niech przestanie pomagać, a zacznie normalnie, uczciwie handlować. To kreowałoby w Afryce miejsca pracy, dałoby chleb wielu ludziom, a zarobione pieniądze nakręcałyby tamtejszą gospodarkę. Dziennikarz mówi, podsumujmy. 70% Afrykańczyków żyje za mniej niż dolara dziennie, są zdziesiątkowani przez AIDS, mordują się w wojnach, rządzą nimi tyranii. To rzeczywiście czarny ląd, dr Trichardt. Jest nadzieja dla Afryki. Ale to sami jej mieszkańcy muszą zrozumieć, że nikt im nie pomoże, jeżeli sami sobie nie pomogą. Muszą tam dojść do głosu przywódcy, którzy będą w stanie rozmawiać z Obamą, Sarkozym czy Merkel po partnersku. Proszę Państwa, ja przeczytałem ten wywiad, z którym się w dużym stopniu zgadzam, ja nie jestem ekspertem, dlatego żebyśmy zrozumieli, jak nas traktuje Pan Bóg. Jest pomoc, która przeszkadza, jest pomoc, która prowadzi do śmierci, jest pomoc, która niszczy. I dlatego Pan Bóg nie we wszystkim nam pomaga, jest wymagający. Chcę, żebyśmy sami wzięli sprawy w swoje ręce, bo on, jemu bardzo zależy na naszym rozwoju duchowym. Bóg bywa twardy, nie zawsze jest miły, nie zawsze da żonę, zdrowie, dom. Dziś w Ewangelii jest napisane, owce postępują za pasterzem, bo znają jego głos. Przepraszam, że tak powiem, ale my wychowani przez mamy, czułe mamy, które leciały na każdy płacz. Tylko wystarczyło zachlipać w łazience. Mama już na sygnale przyjeżdżała. Z chusteczką, z cukierkiem, z całusem. Wychowani przez mamy i przez socjalizm nie możemy odczytać głosu Boga. Nie możemy odczytać głosu Boga, bo Bóg mówi inaczej niż czuła mama. Potrafi być bardzo czuły, ale potrafi być twardo... bardzo twardy. Dlatego musimy się uczyć głosu Pana Boga, żeby go rozpoznać, czytając Biblię. I oczywiście nie wybiórczo. Pamiętacie, przed tygodniem wam mówiłem, że Jezus wyjaśniał apostołom idącym, uczniom idącym do Emaus wszystko, co napisano we wszystkich księgach. Nie powybierać sobie te fragmenty takie miłe. Wszystko. I chciałbym się zapytać teraz, czy Państwo wysłuchaliście dzisiejszego drugiego czytania? Bo w drugim czytaniu jest napisane: to się Bogu podoba, jeśli dobrze czynicie, a przetrzymacie cierpienie. Czy Państwo zwróciliście uwagę, co się Bogu podoba? Jak przetrzymasz cierpienie. On nie zawsze je skróci. Będziesz cierpieć z różnych powodów. Pan się dowie, że już niestety idzie na rentę, chociaż ma 40 lat, ale taka choroba, że już koniec, pracy nie będzie, a dopiero co pan doktorat zrobił. Pani się właśnie dowie, że rodziny nie założy. I trzeba będzie przetrzymać cierpienie. To się Bogu podoba. Przyznam szczerze, bije się w piersi. Ja tego fragmentu do dzisiaj nie zwróciłem na niego w ogóle uwagi. My słuchamy, jak Bóg uzdrawia, uzdrawia, uzdrowienia, uzdrowienia. Ale jak Bóg mówi, to się Bogu podoba. Chrystus również cierpiał i dał wam wzór. Chrystus również cierpiał i dał wam wzór. I ta twarda mowa, mocna mowa, nawróciła 3000 osób. Ja też kiedyś to już mówiłem, w tej chwili mi się to przypomniało. Pewien pan inżynier, bodajże inżynier, jakiś informatyk, miał spore kłopoty tam życiowe i pojechał do starego zakonnika. Nawet mu trochę radziłem, do którego pojechać. I przyjechał i mówi do niego tak, ten zakonnik, bo to kawałek drogi z Warszawy, mówi, zrobić ci herbatę, ten inżynier elegancki, tu wszystko, ładnie ubrany. Ojcze, poproszę. I on tak robi herbatę i mówi, no jak, mów już, jakie ty masz kłopoty. No wie ojciec, jest inteligentny, jestem przystojny, jestem, kobiety na mnie lecą, pogubiłem się, on tak wziął tą herbatę, miesza, mówi, a gdzie ty jesteś przystojny, z której strony?
Pierwszy raz mi ktoś tak w życiu powiedział, mówi ten facet. Ciotki wszystkie, Januszku, jaki ty śliczny. Dziewczyny, jaki ty śliczny. Mamunia, mój najśliczniejszy Januszek. A ten nawet nie przestał mieszać herbaty i palnął, a z której strony ty jesteś śliczny, kolego? Zaprezentuj mi tą śliczną stronę. I już byłem zdrowszy. I już byłem zdrowszy, proszę państwa. My widzimy kogoś z takim nosem, z takimi uszami, mówimy, jaki ty śliczny, jaki ty piękny. To już nic nie mówmy, nie to, że mu będziemy... To się Bogu podoba, jeśli dobrze robicie, a przetrzymacie cierpienie. Nawróciło się 3000 osób od tej mowy. I na koniec właśnie a propos apostolstwa. Wszyscy jesteśmy wezwani do tego, żeby głosić Chrystusa Zmartwychwstałego. Piotr to jest pierwsza katecheza, my, którąś tam z kolei głosimy. Bardzo dużo dostaję listów do tej audycji radiowej. Proszę księdza, u mnie w pracy się wszyscy nabijają z kościoła. Kobiety się śmieją ze mnie, że ja chcę być katoliczka. Absolutnie bezlitośnie jeżdżą po jakiejś zakazie in vitro. Krytykują księży, afery pedofilskie. No w ogóle kościół jest głównym tematem na nie u mnie w pracy. Co ja mam robić? Czy to ma sens, że ja jeszcze bronię Kościoła, że jeszcze się opowiadam za Kościołem? Czy oni sobie z tego nic nie robią, tylko kpiny sobie ze mnie robią? I jestem przekonany, że nie jeden z was, kochani obecnych w Kościele, powiedziałby, no ja mam właśnie taką sytuację. Albo w biurze, albo w pracy, albo w domu. Co ten mój katolicyzm może, jaki on ma sens? To chciałem zakończyć przykładem. Tutaj w Wielkim Poście, po sąsiedzku w katedrze, ojciec Jarosz Paulin opowiedział taki przykład. Przyszedł do niego facet i mówi tak, ojcze, pracuję, to jeszcze za komuny było, pracuję w takim zakładzie pracy, gdzie jest nas dużo partyjnych. Nawet nie wiem, co to był zakład pracy. Awansujemy, mamy super warunki pracy, dobre pensje. I w moim zespole pracuje jeden człowiek, który przyznaje się do wiary. Jeden człowiek. On otwarcie mówi, że on wierzy w Boga, do kościoła chodzi. Nie awansuje, jest takim troszeczkę popychadłem, jest takim pracownikiem drugiej kategorii, ale ponieważ jest nieprawdopodobnie pracowity i solidny, to go nie wyrzucają. My dostajemy pensję, my partyjni, on nic nie dostaje. My się z niego podśmiewujemy za jego plecami, pytamy jak tam różańczyk, czy już odmówiony, czy już koroneczka odmówiona. Ojcze, 3 tygodnie temu miałem wypadek samochodowy. Wypadłem przejechałem przez wiadukt i wypadłem z drogi. Samochód dachował i przygniótł mnie. Leżałem głową do ziemi w przygniecionym samochodzie. Nie ma mowy wyjść i tylko czekam, że iskra dojdzie gdzieś do benzyny. Liczyłem się, że w każdej sekundzie mogę umrzeć. To się stało tak nagle. I wie ojciec, o czym zacząłem myśleć? O tym moim koledze z pracy. Zacząłem się modlić. Ojcze, nie wiem, do kogo się modliłem, do Boga czy do tego kolegi, ale tak jakbym chciał powiedzieć, Panie Boże, ja znam takiego jednego pobożnego i my razem pracujemy. I ja tak to mu trochę mu dokuczyłem, ale nie za bardzo, inni bardziej. I Panie Boże, to że ja go znam, to gdyby coś, to Ty uwzględnisz to, że ja rozpaczliwie, proszę Państwa, uśmiechamy się, ale on w tym samochodzie zakleszczonym cały czas odwoływał się do tego. I ten facet pyta, bo przyjechała straż pożarna, uratowała go. Pyta, ojcze, gdybym ja wtedy umarł, miałbym szansę na zbawienie przez to, że ja się tak modliłem do niego, do tego kolegi, do Boga. Ojciec mówi tak, bo ten kolega jest dla ciebie ziarnkiem soli, która posoliła cały twój zakład pracy. Drodzy Państwo, żyjmy tak. Może cię wyśmiewają w pracy, żeś głupia, żeś dziewica, żeś czysta, że pracujesz, że jesteś uczciwa. Żyj tak, żeby twoje koleżanki za 30-40 lat, kiedy będą umierać, pomyślały, znałam taką Ewkę kiedyś. To ona chodziła do kościoła i się modliła i należała do jakiegoś tam neokatechomenatu, należała do odnowy w Duchu Świętym. My po to żyjemy, drodzy Państwo. Nie po to, żeby nawracać lub nie nawrócić swojego biura, tylko jak oni będą umierać i całe życie im będzie przechodzić przed oczami, bo podobno tak jest, to ty też będziesz w tym filmie. Ja też taką mam nadzieję, że ktoś umierając gdzieś w Afryce powie, znałem kiedyś takiego księdza, to jedno kazanie, tam kiedyś powiedział taki przykład, to go może zbawić. Pamiętam faceta, który grzeszył bardzo z kobietami
I mówił, proszę księdza, ja się modliłem do Boga, ale ja się bardziej modliłem do matki. Moja matka była taka dobra, czysta. Ja się ją tak bałem stracić przez piekło. Ja mówiłem, Boże, ze względu na tą moją mamę, ona nie ma pojęcia, co ja robię, ale to zdjęcie matki nosiłem w portfelu, żeby jej nie stracić. Bóg przychodzi do nas przez ludzi i chce wlać w wasze serca nadzieję, bo nam, księżom, może jest łatwiej. My tu razem pracujemy, raczej tutaj antyklerykałów nie ma między nami. Ale wy pracujecie w różnych środowiskach i dostajecie po głowie za Kościół. To ma sens. I pamiętajcie, może się na sądzie ostatecznym dowiesz, ilu żeś ludziom życie uratował tym wyśmiewanym świadectwem twoim, że nosisz łańcuszek, że się przeżegnasz, że koronkę odmówisz, że akt strzelisty uczynisz. Pamiętajcie, to ma sens. My może 3000 ludzi nie nawrócimy, ale może taki jeden gdzieś tam za 30 lat przypomni sobie ciebie, obyś był takim gorliwym, wiernym apostołem Chrystusa. Amen. Rozpoznajemy w Eucharystii głos Chrystusa i dlatego otwieramy przed Nim nasze serce, błagając Go. Módlmy się za Kościół Święty, aby chrześcijanie oczyszczani byli tą trudną prawdą i pamiętali o swoim powołaniu, które Bóg tak sformułował: to się mi podoba, jeśli dobrze czynicie, a przetrzymacie cierpienia. Ciebie prosimy. Pomódlmy się za te wszystkie sytuacje, kiedy ktoś próbuje drugiego człowieka nawrócić, przybliżyć do Boga, by pamiętał o tym, by nie chciał go nawrócić dla siebie, ale oddać Bogu w całej pokorze, by to Bóg był Panem tego nawróconego chrześcijanina. Ciebie prosimy. Pomódlmy się w intencji wszystkich osób, które są właśnie prześladowane w zakładach pracy, na uczelniach, w środowiskach, w rodzinie. Wyśmiewiana jest ich wiara. Niech wytrwają, wierząc, że mogą komuś uratować życie. Ciebie prosimy. I za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy, gdy trzeba, byli przez Pana Boga uleczeni twardym słowem i byśmy byli na tyle pokorni, byśmy potrafili je przyjąć do naszych serc. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, posyłaj do nas proroków, którzy będą rzeczy nazywać po imieniu, czarne czarnym, białe białym, abyśmy w światłocieniu, w jakimś zafałszowaniu słów nie zgubili prawdy wiodącej do Ciebie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.